Tak się dzisiaj zastanawiałem, przygotowując materiał o tym, co się wydarzyło w sobotę, a mianowicie w Radomiu syndyk masy upadłościowej sprzedał polskim portom lotniczym za 27 milionów złotych port lotniczy, czy całą infrastrukturę lotniska radomskiego, z taką intencją, że porty lotnicze tam wybudują wielkie lotnisko na 3 miliony pasażerów w pierwszej edycji, a do 10 milionów w drugiej edycji. Będzie tam zainwestowane mnóstwo pieniędzy. Mówi się tak, premier Morawiecki mówił o miliardzie złotych, prawda? W tej pierwszej transzy tam ponad 400 milionów. Jak pani widzi to przedsięwzięcie w kontekście, po pierwsze, ekonomii, a po drugie, sytuacji łódzkiego lotniska i pewnych szans, które tutaj można by wykorzystać, na przykład za takie pieniądze? Jest to pozbawione absolutnie ekonomicznego uzasadnienia. Z punktu widzenia, ja jako doktor ekonomii mogę powiedzieć, że z ekonomicznego punktu widzenia to absolutnie projekt nie ma sensu. Wszystko, co mamy, rynek, infrastrukturę, potencjał, mamy w Łodzi. Mamy po prostu to tutaj dane. Więc dla mnie ten projekt to jest skrajne marnotrawstwo moich i pana pieniędzy, ekonomicznie absolutnie nieuzasadnione. Pan mówił, żebyśmy nie rozmawiali o polityce. Dla mnie to jest po prostu projekt polityczny. A spójrzmy na to z punktu widzenia tego, co mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy chociażby część tych pieniędzy zainwestowali w łódzkie lotnisko. Co pani potrzebuje, żeby osiągnąć poziom 3, czy no, w perspektywie dalszych milionów pasażerów rocznie? Ja nie potrzebuję tych pieniędzy, które są oferowane Radomiowi. My mamy infrastrukturę już przygotowaną, żeby na tym pierwszym etapie, gdyby mówić o etapowości, przyjąć spokojnie 2 miliony pasażerów już w tej chwili. To, co musimy pozyskać, to pozyskać przewoźników, przekonać ich do tego, że warto latać z Łodzi. Powoli to się dzieje. Mamy coraz lepsze wyniki, wzrasta liczba pasażerów. No, w miesiącach wakacyjnych mieliśmy ponad 30% więcej niż w ubiegłym roku o tej samej porze. Wrzesień to jest 20% więcej. Wiemy, że trend jest właśnie taki rosnący. To jest biznes, który buduje się latami i my zamierzamy to zbudować, ale do tego nie potrzebujemy takich pieniędzy w infrastrukturę. Zazwyczaj pani mówi o jesieni jako takim momencie przełomowym, kiedy się szykują nowe umowy, nowe linie się może pojawią. Coś się szykuje tej jesieni? Tej jesieni, jeżeli mówimy o jesieni, to mówimy o przyszłym roku. Tak. Jeżeli mówimy o przyszłym roku, tak, w przyszłym roku jesienią mamy... rozmawiamy, a wprowadzamy w życie, startujemy. Rozmawiamy non-stop, ponieważ tak, to nie jest tylko jesień. Jesień to jest taki jesień, początek zimy, to jest moment czasami ogłoszenia nowych połączeń. Natomiast w tej chwili to, o czym możemy mówić, to tak, będziemy mieć lepszy rynek czarterowy. Już wiemy, że czterokrotnie większą ofertą będziemy dysponować w przyszłym roku, że będziemy mieć wakacyjne połączenia do Chorwacji, do Zakynthos w Grecji, przez Chorwację również, do Bośni i Hercegowiny i Czarnogóry. Więc tak, na pewno tych pasażerów w przyszłym roku będzie więcej. Możemy powiedzieć, że tak krok po kroczku, step by step, budujemy, tak? Znaczy musimy zbudować ten rynek. Kładziemy również akcent na partnera, z którym zaczęliśmy od marca współpracować, czyli Lufthansa. I chcemy to komunikować, informować łodzian i mieszkańców regionu, że Lufthansa lata, że lata 5 razy w tygodniu. Za chwilę 28 października Lufthansa zmieni godzinę operowania. To jest o tyle korzystne dla nas wszystkich tutaj mieszkających, że będziemy mieć fantastyczne możliwość przesiadki w Monachium. Czyli dla przykładu, w 3,5 godziny będziemy mogli się dostać do Brukseli, w tym samym czasie do Genewy, do Wiednia, do Frankfurtu. Sporo też za ocean połączeń. Widziałem. Tak, sporo za ocenę. A co najważniejsze, że te ceny są naprawdę atrakcyjne. Sprawdzałam ostatnio cenę już przy tych nowym czasie połączeń do Zurichu i tam można się z kolei dostać w niecałe 4 godziny za kwotę 400 coś złotych w obie strony. Także to już jest na kieszeń na pewno biznesu, ale również osób, które tam nie były, chcą polecieć, chcą zobaczyć. Także już od końca października będzie można korzystać z Lufthansa. Chcielibyśmy, żeby te samoloty Lufthansa zapełniało się w 100%. Dla nas o tyle jest to ważne, że wiemy, że wtedy będziemy mogli liczyć na więcej ze strony naszego partnera, bo będzie miał z tego określone przychody. Ostatnie pytanie. Jak pani ocenia na tym forum zainteresowanie biznesu lataniem z Łodzi do Łodzi? Czy widzi pani tutaj jakieś nowe perspektywy, nie wiem, kontrahentów, inwestorów, którzy tutaj się kręcą, mówiąc tak kolokwialnie, w naszym regionie? Naszych pasażerów kreuje miasto.
Im bardziej są atrakcyjne dla inwestorów, im bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, im bardziej atrakcyjne dla city breaków, to my tych pasażerów wtedy pozyskujemy. Im lepsza promocja miasta na zewnątrz, tym więcej pasażerów z zewnątrz będzie przylatywało do nas. I my będziemy mogli budować też większą ofertę, rozmawiając również z liniami lotniczymi, pokazując to miasto jako trzecie co do wielkości w kraju i z dużym potencjałem. W takim razie życzę udanych kontraktów z nowymi liniami. Dziękuję bardzo. Wzrostu liczby pasażerów. Dziękuję. No i może jeszcze jakichś bardzo egzotycznych kierunków czarterowych na wakacje. Do Afryki? Proszę bardzo, ja jestem otwarty. No jeśli tak, pani bliżej może niż z Warszawy. Może się wybierzemy. Chętnie z ekipą Tułuczką pojedziemy na pierwszą eksplorację afrykańskich kierunków. Jak się uda, to z pewnością zaproszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.